tworzona przez wieki, tłumaczona na setki języków, drukowana i wydawana w milionach egzemplarzy, zrozumiała, a ciągle nieodkryta, boska i ludzka, Biblia, Księga Życia. Jak tylko pojawiły się pierwsze nieśmiałe propozycje, od razu zrozumiałem, że musimy to zrobić. Przetłumaczyć na nowo Biblię. Z oryginału, współczesnym językiem, z komentarzem, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauk biblijnych. Każda bowiem epoka zasługuje na przekład na swoją miarę. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tłumaczeniem Pisma Świętego, nie spodziewaliśmy się, że będzie to tyle trwało i że będzie to praca tak trudna. Ale ufaliśmy, wierzyliśmy w to, że jeśli jest to dzieło Pana Boga, to On pozwoli całą inicjatywę dokończyć. Tak się też stało. Gorąco też o to modliliśmy się i my, i cały zastęp innych ludzi. W pracy nad przygotowaniem, tłumaczeniem Pisma Świętego i przygotowaniem komentarzy zaangażowanych było blisko 90 osób, biblistów, polonistów, językoznawców. I na początku też otrzymaliśmy wsparcie od naszych braci z innych krajów, paulistów z innych krajów, którzy już mieli jakieś doświadczenie w tłumaczeniu Pisma Świętego na różne języki. Po 9 latach od momentu utworzenia redakcji Biblii w 1996 roku, polscy pauliści wydali Nowy Testament i Psalmy. 3 lata później, w 2008 roku, ukazało się drukiem całe Pismo Święte. Najnowsze tłumaczenie oficjalnie zatwierdził Episkopat Polski i to wielkie dzieło trafiło do rąk czytelników, wierzących, poszukujących, wszystkich ludzi dobrej woli. Kiedy patrzę z perspektywy kilkunastu ostatnich lat, nie ulega dla mnie wątpliwości, że możliwość pracy nad rewizją i przekładem Biblii była dla mnie jednym z najcenniejszych i najważniejszych doświadczeń naukowych, także w perspektywie antropologicznej. Spotkania i wymiana myśli z ludźmi autentycznie uwrażliwionych na Biblię jest, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, darem, rzeczą trudną do przecenienia. Ta praca niewątpliwie nauczyła mnie pokory w różnym wymiarze. Pokory wobec biblijnej rzeczywistości, wobec drugiego człowieka, wobec tekstu. Dlatego bardzo bliskie są mi słowa Abrahama Heschela, który twierdził, że jeżeli pragniemy rozmyślać nad czymś, co jest poza Biblią, to najpierw musimy być wrażliwi na to, co jest w samej Biblii. Wszystkie tłumaczenia mają swój niepowtarzalny charakter i walor. Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem, nazywany Biblią Paulistów, wyróżnia wierność tekstowi oryginalnemu, wyrażona współczesnym językiem literackim, zwięzłe wprowadzenia do wszystkich ksiąg biblijnych, przybliżające czytelnikowi kontekst powstania danej księgi, a także istotę zawartej w niej treści. Komentarze ukazujące główne myśli wyodrębnionego fragmentu oraz zawarte w nim przesłanie. Przypisy z informacjami ułatwiającymi zrozumienie tekstu biblijnego. Odnośniki do innych ksiąg biblijnych, w których są treści podobne lub uzupełniające się. A wszystko to w jednym tomie, w przejrzystej szacie graficznej i w różnych formatach. Podstawowym, kieszonkowym, okazjonalnym, jubileuszowym. Biblia Paulistów jest dostępna również w formie audiobooku, a także w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.
Biblia daje wiele odpowiedzi, ale ma też sporo tajemnic. To trudna księga. Codziennie próbuję się z nią mierzyć na nowo. Posługuję się różnymi tłumaczeniami Pisma Świętego. Porównując je, dostrzegam różnice i podobieństwa. Myślę, że to mnie ubogaca. Zachęca do refleksji i do osobistych poszukiwań. Dopóki nie zaczniemy czytać Pisma Świętego, trudno jest mieć jakiekolwiek pojęcie, czym ono jest, jaką kryje głębię. Ale gdy zaczniemy czytać, to jest trochę tak, jak z zanurzaniem się w morzu. Z każdym krokiem głębia jest coraz większa. Podczas wspólnego czytania Pisma Świętego zaskakują nas dzieci. Zaskakują nas tym, jakie mają spojrzenie, jak odczytują Pismo Święte. Zaskakują nas świeżością spojrzenia, zaskakują nas radykalnością. No i zadają mnóstwo pytań, prawda? I musimy się do tego przygotowywać. I w tym przygotowaniu często korzystamy z komentarzy dołączonych do Pisma Świętego czy ze słownika biblijnego. Odkrywamy to, co Pan Bóg mówi do nas indywidualnie, ale również to, co chce przekazać naszej rodzinie. Później staramy się żyć tym, ponieważ to, co przeczytaliśmy, jest to coś, co nas zobowiązuje. Od tylu wieków czytamy i interpretujemy Biblię, ale jej tajemnica pozostaje niezgłębiona. Ciągle uzmysławiamy sobie, że słowa zawarte w Biblii są jak zasłona, za którą trzeba przeniknąć, aby ukazała się nam cząstka prawdy o Bogu Stworzycielu i o nas, Jego dzieciach. Gdy niemal wszystko tu na ziemi okazuje się nietrwałe, to właśnie przez Biblię wiedzie droga od rozpaczy i bezsensu do wolności, prawdy i pełni życia.